No hej, witam Was. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ mamy troszeczkę dłuższy materiał i w Wasze ręce oddaję Labusher Money Management System. Jest to fenomenalne narzędzie do zarządzania kapitałem na rynku Forex, ale jeżeli chcemy bardziej zrozumieć zasady, na czym to polega, niestety musimy sobie wcześniej omówić kilka takich kwestii podstawowych, a są to. A zatem twórcą systemu Labusher Money Management System jest Henry Labusher. Stworzył on ten system na potrzeby gry w ruletce, ponieważ był zagorzałym fanem ruletki. Natomiast nie oznacza to, że nie działa on w zupełnie innych dziedzinach i tak na przykład wspaniale spisuje się na przykład na rynku Forex. Ale aby go zastosować na rynku Forex, musimy niestety wyjść poza nasz klasyczny money management. Czym jest klasyczny money management? No, sprawa tu jest bardzo prosta, bo wystarczy sobie zrobić taki krótki search internetu i zobaczymy, że na wszystkich stronach, gdzie wychwalany jest money management, możemy spotkać się z takimi jakby w sumie dwoma chyba nawet podstawowymi punktami, gdzie jeden opiera się na jakby zmiennym wolumenie i chodzi tutaj o procent składany i RR. Natomiast druga kwestia to jest klasyczny wolumen transakcji i RR. Także tutaj nie ma żadnej jakiejś takiej filozofii. Wszyscy w zasadzie wiedzą, na czym to polega. Natomiast efekt mamy taki, no, że niestety 80% traderów w dalszym ciągu traci, a tylko 20% zarabia, tak? I wszyscy później się głowią, w jaki sposób mogą oni przejść na tą stronę, gdzie zarabiamy, tak? Natomiast no, warto rozważyć właśnie taką propozycję, aby wyjść poza tą właśnie strefę komfortu, poza tą strefę, którą stworzyli nam brokerzy, którą stworzyli nam szkoleniowcy, tak? Którą tworzy jakby taki klasyczny trading. I rzucenie tego wszystkiego, wykroczenie poza to i spróbowanie jakby takich nowych właśnie metod zarządzania kapitałem. Jedną z takich metod jest na przykład martingał, który z pewnością zarabia, o czym sobie szeroko mówimy na naszej grupie Zakazane Strategie. No i w grupie właśnie takich sposobów zarządzania kapitału jest właśnie Labusher Money Management System. Moglibyśmy nawet go umieścić właśnie w tej samej grupie zarządzania kapitałem progresywnym, co Martingał, natomiast on się zdecydowanie różni od Martingału. Ci, którzy znają Martingał, doskonale wiedzą, że Martingał na przykład polega na pomnażaniu, na zwielokrotnianiu, tak, wolumenu transakcji. Jeżeli na przykład straciliśmy wolumenem 001, to otwieramy kolejną transakcję 002. Jeżeli znowu żeśmy stracili, to pomnażamy to, tak, otwieramy 004 i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu dochodzimy do takiego pewnego krytycznego momentu, gdzie na przykład, nie wiem, załóżmy, mamy 10 lotów i straciliśmy i musimy otworzyć 20 lotów. To jest to bardzo taki jakby krytyczny moment zarządzania naszym kapitałem. W przypadku Labusher Management System jest to bardziej wygładzone, bardziej to przebiega w taki sposób gładki i nie, w zasadzie nie powinniśmy doświadczyć takiego jakby krytycznego momentu zarządzania kapitałem, aczkolwiek no, też nie jest to wykluczone, natomiast no, na pewno jest to dużo bardziej wygładzone i dużo bardziej prostsze. Kolejna sprawa to jest taka, że Labusher Money Management System koncentruje się na seriach transakcji, podobnie jak Martingał. No i tutaj musimy sobie wyjaśnić kilka takich podstawowych kwestii, bowiem osoby, które poruszają się jakby w tym klasycznym money management, one z reguły skupiają się na pojedynczym zagraniu. Polega to na tym, że ustalają sobie jakiś tam TP, RR, tak, jakiś SL i później gdzieś tam trafią to TP, tak, i emocjonują się tym wszystkim, rzucają to na różne grupy społecznościowe, na różne fora, no i w ten sposób pokazują, że udało im się jakby zarobić, tak, w tym pojedynczym zagraniu. Natomiast
Muszę to definitywnie muszę tutaj powiedzieć, że jest to całkowicie błędne podejście, tak? Koncentracja na jednym zagraniu jest jakby cechą charakterystyczną osób, które tracą na rynku. Nie można się koncentrować na pojedynczym zagraniu, natomiast bardziej dojrzały trading jest wtedy, kiedy my skupiamy się na całej serii transakcji, czyli załóżmy, że mamy na przykład, wykonujemy 10 transakcji pod rząd, tak? I dopiero wtedy patrzymy, jak przebiegło to 10 transakcji. Na przykład kilka transakcji straciło, kilka transakcji zarobiło i suma zysków i strat z tych jakby wszystkich, całej tej serii transakcji daje nam plus lub minus. I to jest właśnie ten bardziej dojrzały trading. Jeżeli my się skupiamy na pojedynczej właśnie transakcji tylko i wyłącznie, wówczas z pewnością na pewno będziemy tracili na rynku. Natomiast jeżeli my rozszerzymy jakby swoją świadomość na całą serię tych transakcji i będziemy właśnie patrzeć jako sumę zysku i strat z tych, z całej tej serii transakcji, wówczas jest to taki pierwszy krok, który możemy wykonać w kierunku właśnie zyskownego tradingu, w kierunku tradingu sukcesywnego, gdzie tak naprawdę zarabiamy. Natomiast w przypadku Labusher Money Management System nie będziemy mieli do czynienia jakby z jakąś taką sztywną serią transakcji 10, 20, 100 czy więcej. Natomiast będzie to jakaś pewna nieokreślona liczba transakcji, gdzie zaczynamy jakiś konkretny cykl transakcyjny, tak? I on, powiedzmy, nie wiem, dojdzie do 2, 3, 5, 10 transakcji. Tak naprawdę my nie wiemy. Natomiast system Labusher wskaże nam konkretnie, tak, kiedy ten system się kiedy ta seria transakcji się zaczyna i konkretnie nam wskaże, kiedy ta seria transakcji się skończy. I to jest właśnie bardzo ważne i istotne w tej strategii, w tym systemie zarządzania kapitałem Labusher. I strategia ta najlepiej, można, mógłbym powiedzieć, spisuje się w scalpingu, ponieważ w systemie Labusher Management System bardzo ważne jest, aby był wykorzystywany RR 1 do 1, a polega to na tym, że mamy taki sam stop loss i taki sam take profit i właśnie w dłuższej serii, jeżeli byśmy grali na przykład stałym wolumenem, przykładowo wracamy do klasycznego MM, gramy stałym wolumenem, skalpujemy rynek na przykład w relacji zysku do ryzyka 1 do 1 i właśnie w dłuższej serii transakcji, jeżeli ją wykonamy, to właśnie ten RR 1 do 1 powoduje, że mamy mniej więcej zbliżoną relację, mniej więcej zbliżoną serię zysków i strat i wychodzimy na zero, tak? Czyli w pewnych krótkich okresach może nam to dawać jakąś tam przewagę, tak, że będziemy na plus, natomiast jeżeli będziemy wykonywać coraz więcej tych transakcji, to w tym momencie będzie ten RR 1 do 1 sprowadzać nas gdzieś tam w okolicach 0, czyli nie będziemy ani zarabiać, ani wygrywać dłuższej serii transakcji. I stąd właśnie ten system, Labusher Management System próbuje właśnie tą przewagę, dać nam tą przewagę właśnie w tych właśnie warunkach transakcyjnych, kiedy mamy RR 1 do 1 i właśnie w tych warunkach transakcyjnych on sobie doskonale radzi. No, ale teraz przejdziemy może bardziej do takich bardziej konkretów i zobaczymy sobie, jakie są rodzaje ryzyka. No i tutaj możemy sobie rozróżnić takie dwa rodzaje ryzyka. Wolumenowe i ryzyko kwotowe. Bo ja jestem akurat zwolennikiem ryzyka wolumenowego, natomiast ryzyko kwotowe nie jest wykluczone. To wszystko zależy od tego, kto jak się czuje, w co uważa za słuszne i jak bardziej komfortowo się czuł, kiedy inwestuje, tak, i wtedy może sobie jakby oszacować, które lepsze jest dla niego ryzyko, które bardziej jest łatwiejsze dla niego zastosowania. No i teraz tutaj możemy zobaczyć coś takiego, na przykład jak zaznaczyłem, tutaj Wam pokazuję, że to jest jeden minilot.
Natomiast słuchajcie, no to może być jeden lot, to może być, nie wiem, 10 lotów. To wszystko też zależy od waszej zdolności, tak, finansowej. Natomiast wyobraźcie sobie tak, że macie na przykład, nie wiem, 1000 dolarów i wiecie, że możecie sobie zainwestować jedną transakcję, możecie otworzyć jednym lotem, tak? To jest taki klasyczny, standardowy przykład. Natomiast w systemie Labusher Money Management System my nie otwieramy tej transakcji od razu jednym mikrolotem, tak? Czy tam jednym minilotem, przepraszam. Nie otwieramy jednym minilotem, tylko tego właśnie minilota, słuchajcie, my rozbijamy na serię transakcji, tak? Czyli w tym momencie my to traktujemy jako obrót, tak? Ten jeden minilot obrót i my ten obrót wykonamy jakąś tam określoną serią transakcji. I tu mamy takie przykładową serię transakcji, na przykład jeden mikrolot, dwa mikroloty, dwa mikroloty, jeden mikrolot, dwa mikroloty, dwa mikroloty. W sumie, jeżeli my wykonamy te wszystkie transakcje, da nam to obrót wielkości jednego minilota. Ale jeżeli ktoś chce, może sobie to w zupełnie inny sposób rozbić. Na przykład tego jednego minilota możemy sobie rozbić na jednego mikrolota, i tak razy 10, co w sumie nam daje tak samo, tą samą wartość jednego minilota. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli będziemy stosować system Labusher, to w tym momencie, jeżeli rozbijemy sobie to tak jak teraz, tutaj, bo to są takie pewne ekstremalne przypadki, tak? Czyli tutaj mamy taki najmniejszy przypadek, to jakby ta seria transakcji będzie zajmie nam dużo, dużo więcej czasu. Natomiast ta seria, ta tutaj wyżej, seria transakcji zajmie nam dużo, dużo mniej czasu, tak? I podobnie mamy, jeżeli ryzykujemy kwotowo, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład 100 dolarów, to sobie rozbijamy to na 10 dolarów, 20, 20, 10, 20, 20, tak? I w sumie po wykonaniu jakby całej tej serii transakcji powinniśmy zarobić te 100 dolarów, tak? Ewentualnie, jeżeli chcemy zaryzykować na przykład 10 dolarów na przykład w inny sposób, tak? To rozbijamy sobie to właśnie 10, 10, 10, 10 razy 10, co w sumie nam daje tak samo 100 dolarów, tak? Czyli w tym momencie jakby my chcemy zarobić te 100 dolarów, chcemy przeprowadzić jakąś tam serię transakcji, zainwestować, zaryzykować jakieś określone porcje i słuchajcie, w serii tych transakcji, to jest bardzo ważne, w serii wykonania tych transakcji my właśnie zyskujemy ten określoną kwotę. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę właśnie, że system Labusher Management Labusher został opracowany właśnie po to, żeby cała ta seria transakcji zakończyła się sukcesem, tak, a nie zakończyła się stratą. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Natomiast jeżeli byśmy zainwestowali, na przykład zaryzykowali całe 100 dolarów albo tutaj całego minilota, tak, no to mamy do wyboru albo zysk, albo stratę, tak. Jeżeli poniesiemy stratę, to niestety, ale jesteśmy na stracie. Natomiast dzięki temu, że my sobie to rozbijemy na całą serię transakcji mniejszych, to możemy jakby sobie wymodelować, tak, ten zysk, możemy sobie wypracować ten zysk i cała ta seria generalnie z założenia właśnie tego systemu Labusher powinna się zakończyć zyskiem, a nie stratą. I to jest właśnie clue tego systemu. No i teraz sobie przejdziemy tak jakby do takich podstawowych wyjaśnień, na czym polega ten system. No i załóżmy, że teraz mamy tutaj takie przykłady, tak? I my sobie zrobimy taki, na takim bardzo krótkim przykładzie. Na przykładzie takich liczb 1, 2, 3. I teraz to 1, 2, 3 wy sobie możecie na przykład przeskalować, tak? Bo to jest taki, musimy wiedzieć, że to jest uniwersalny zapis, tak? Bo wy możecie sobie to przeskalować na przykład 1 mikrolot, 2 mikroloty, 3 mikroloty. Możecie sobie to przeskalować 10 dolarów, 20 dolarów, 30 dolarów. Możecie sobie to przeskalować 1 lot, 2 lot, 3 loty. Słuchajcie, to nie ma żadnego znaczenia. To wszystko zależy od tego, jaki wy macie kapitał, jakim dysponujecie kapitałem, jakie są wasze zdolności, tak, inwestycyjne. Ja na potrzeby tego filmu przyjmuję, że jest to po prostu 1 to jest 1 mikrolot, 2 to jest 2 mikroloty, 3 to jest 3 mikroloty, tak? Ponieważ ja jestem zwolennikiem właśnie wolumenowego ryzyka, a nie kapitałowego ryzyka, stąd będę to w ten sposób przekładał. Natomiast
Ja zakładam, że wy to rozumiecie i byście mogli sobie to jakby wytłumaczyć tak, jak wy to sami preferujecie i jak chcecie to zastosować. A zatem w tym momencie, jeżeli mamy, rozpiszemy sobie to nasz cykl inwestycyjny na 1, 2, 3. O, ja może wrócę na 1, 2, 3. Tak. A zatem pierwsza, słuchajcie, w systemie Labouchere robi się tak, że pierwsza i ostatnia cyfra się dodaje i w tym momencie wiemy, że jest to 4. 1 plus 3 jest 4, czyli pierwszą transakcję tutaj wykonujemy 4 mikrolotami. I załóżmy, że żeśmy stracili. I w sytuacji, kiedy żeśmy stracili, to 4 dopisujemy do naszego ciągu transakcyjnego, czyli w tym momencie uzyskujemy ciąg transakcyjny 1, 2, 3 oraz 4, tak? I teraz następną transakcję inwestujemy właśnie 5 mikrolotami, dlatego że pierwsza cyfra i plus ostatnia cyfra daje nam w sumie 5, tak? Czyli tu mamy 1 plus 5. I teraz przykładowo żeśmy wygrali, tak? Dla odmiany, tak? Jak żeśmy przegrali, to my dopisujemy, a kiedy żeśmy wygrali, słuchajcie, to jest bardzo ważne, to my odejmujemy, czyli usuwamy pierwszą i ostatnią cyfrę właśnie naszego ciągu. Przez co nam zostaje 2 i 3. A skoro mamy tylko 2 i 3, czyli to jest pierwsza i ostatnia, no to razem mamy 5. I kolejną, słuchajcie, transakcję otwieramy 5 mikrolotami. Jeżeli żeśmy wygrali w tym momencie, no to niestety koniec. To jest koniec cyklu transakcyjnego i następny cykl transakcyjny znowu zaczynamy od tej samej sekwencji liczb, tak? I teraz może pokażemy sobie to na takim bardziej jakby zaawansowanym schemacie. Ja się przełączę teraz i teraz mamy na przykład Labouchere, tak? I tu mamy taki bardziej taki zaawansowany schemat, tak? I teraz zobaczcie, rozpisaliśmy sobie jakby nasz money, nasz cykl transakcyjny na cyfry 1, 2, 2, 1, 2, 2, tak? I teraz wiadomo, nie? Że pierwsza cyfra, czyli otwieramy pierwszą transakcję, mając taki cykl jakby zestaw liczb, otwieramy pierwszą transakcję na tej zasadzie, że dodajemy pierwszą liczbę ciągu plus ostatnią liczbę ciągu, daje nam 3, tak? Czyli otwieramy transakcję 3 mikrolotami, tak? I jeżeli otworzymy ją 3 mikrolotami i wygraliśmy, słuchajcie, wygraliśmy, czyli mamy tutaj win, czyli mamy netto zysk, tak, 3, powiedzmy, nie? Jest to netto zysk 3, tak, dla uproszczenia, tak, damy sobie. I damy kolejną serię, wykonujemy, czyli w tym momencie, tak jak żeśmy z tego, tak, tutaj z tego przykładu, jak widzimy, czyli odejmujemy pierwszą tutaj cyfrę i odejmujemy tutaj ostatnią, czyli mamy teraz ciąg transakcyjny, tak jak tutaj, czyli 2, 2, 2, 1, 2, tak? Czyli tak wygląda nasz obecny cykl transakcyjny. I znowu, jeżeli chcemy otworzyć kolejną transakcję, to dodajemy na przykład pierwszą liczbę i ostatnią liczbę, daje nam 4, czyli otwieramy ją 4 mikrolotami, tak? I załóżmy znowu, że żeśmy wygrali, tak przykładowo, no to w sumie nasz netto rezultat jest na poziomie, tak, 7, tak? No i w tym momencie zobaczcie, tutaj w trzeciej serii, tak, znowu kasujemy dwójkę, kasujemy tą dwójkę, czyli pierwszą i ostatnią i zostają nam liczby 2, 2, 1, tak? I w tym momencie, aby otworzyć kolejną transakcję, to znowu pierwszą wartość tego ciągu liczbowego dodajemy do ostatniej wartości ciągu liczbowego, no i otrzymujemy 3, tak? I załóżmy, że straciliśmy, tak? Czyli tu mamy los, tak? Duże L, tak? I w tym momencie, żeśmy stracili, czyli od 7 odejmujemy to 3, to nam, wiadomo, zostaje nam 4, tak? Rozumiemy, o co chodzi, tak? I teraz słuchajcie, jeżeli myśmy stracili, tak? To 4, tak? My musimy, przepraszam, to jest 4, to jest rezultat, tak? Czyli to 3 tutaj, czyli 2, 1, czyli tutaj jest 3, tak? Czyli my musimy dopisać do końca, tak, do końca naszego ciągu transakcyjnego, przez co nasz ciąg transakcyjny, tak, zwiększa się o tą liczbę, tak, czyli znowu mamy to, co tutaj było 2, 2, 1, czyli mamy 2, 2, 1 i dodatkowo otrzymujemy 3, tak,
I w tym momencie, jeżeli sobie dodamy, słuchajcie, znowu pierwsza liczba ciągu i ostatnia liczba ciągu daje nam 5, tak? I tutaj mamy 5. I słuchajcie, no znowu żeśmy stracili, tak? Znowu żeśmy stracili, czyli 4 minus 5, to czyli mamy wynik netto, mamy w tym momencie minus 1, tak? A skoro żeśmy stracili, to tą piątkę musimy znowu dopisać po raz kolejny do naszego ciągu transakcyjnego. I w tym momencie, słuchajcie, ten ciąg transakcyjny nam rośnie, tak? Czyli teraz mamy 2, 2, 1, 3 i mamy 5, tak? A skoro i teraz, żeby otworzyć kolejną transakcję, to znowu musimy sobie pierwszą liczbę ciągu dodać do ostatniej liczby ciągu, co nam daje 7, tak? I załóżmy, że przykładowo teraz żeśmy wygrali, tak? Czyli minus 1 plus 7 równa się 6, czyli mamy tutaj wynik netto 6, tak? A skoro żeśmy wygrali, no to my musimy sobie jakby obciąć, tak, te liczby, czyli pierwszą liczbę usuwamy, ostatnią liczbę usuwamy i dostajemy ciąg znowu 2, 1, 3, tak? A skoro mamy ten ciąg 2, 1, 3, to znowu sobie sumujemy pierwszą liczbę i ostatnią, czyli 2 plus 3 to równa się 5, tak? I znowu, słuchajcie, załóżmy, że żeśmy stracili, tak? Żeśmy stracili i musimy to 5 odjąć, tak? Czyli nasz wynik netto jest 1, tak? A skoro żeśmy stracili, to dopisujemy tą piątkę tutaj, co mamy do naszego ciągu transakcyjnego. I znowu mamy 2, 1, 3, 5, tak? Taki jest nasz ciąg transakcyjny. Aby otworzyć kolejną transakcję zgodnie z regułami tego ciągu, czyli musimy pierwszą liczbę naszego ciągu dodać do ostatniej, co nam daje 7. I przykładowo, żeśmy teraz wygrali, tak? Żeśmy wygrali, a zatem 1 plus 7 to mamy 8, tak? Czyli mamy tutaj 8 i kasujemy pierwszą liczbę, kasujemy ostatnią liczbę, tak? No i zostają nam liczby 1 i 3. No i chcąc, nie chcąc, no pierwsza jedynka jest pierwszą liczbą ciągu, trójka jest ostatnią liczbą ciągu, czyli 1 dodajemy plus 3, co nam daje 4 i tym wolumenem 4 mikrolotów na przykład, czy tam 4 lotów, w zależności jak sobie to przeskalujecie, otwieramy naszą pozycję następną. No i akurat tak się stało, że wygraliśmy, tak? Czyli 8 plus 4, jesteśmy jakby w zysku, tak? Mamy 12. No i tutaj ostatnia liczba, no niestety zostaje nam 3, tak? A że z racji tej, że 3 to jest pierwszą i ostatnią, czyli będzie 3, czyli inwestujemy tyle, ile żeśmy mieli, czyli 3 mikroloty. Załóżmy, żeśmy wygrali, kończymy naszą serię transakcyjną na zysku 15. Także tutaj w tym momencie, później jakbyśmy chcieli dalej inwestować, to już nie możemy inwestować w oparciu o to, czyli musimy od razu zacząć kolejny cykl transakcyjny. Czyli tutaj w tym momencie widzimy, że nasz cykl transakcyjny zaczął się od rozpisania jakby, powiedzmy, jakiegoś naszego wolumenu, tak, na określony ciąg liczb. Później ten liczb został zredukowany aż do ostatniej liczby, czyli to było uzależnione od tego, że żeśmy przegrali. Jeżeli byłaby jakaś większa seria strat, to podejrzewam, że byśmy to dopisywali. Później gdybyśmy wygrali, to byśmy redukowali, abyśmy w końcu zakończyli ten cykl transakcyjny. Z reguły ten cykl transakcyjny zawsze powinien zakończyć się zyskiem. I to jest bardzo ważne. Może sobie teraz przejdziemy do takich pewnych wskazówek, które ja jakby zauważyłem podczas testów tego właśnie Labusher Management System. I są to przede wszystkim takie ważne sprawy jak podział depozytu. No nie możemy na przykład lewarować się pod korek. Jeżeli na przykład posiadamy, nie wiem, 1K depozytu, czyli 1000 dolarów, powinniśmy sobie go podzielić na przykład na 10 części, tak? I 1/10 właśnie rozpisać sobie na ten Labusher Management System i na tej właśnie podstawie zacząć funkcjonować. Stąd jeżeli przyjmiemy na przykład tą sekwencję liczb, tak, to jest właśnie rozpisanie, to jest 1/10 właśnie 1000 dolarów, to 1, 2, 2, 1, 2, 2, czyli to jest 1 mikrolot, 2 mikroloty, 2, 1 mikrolot, 2 mikroloty i 2 mikroloty. W sumie daje nam to, co żeśmy tutaj widzieli, to, czyli to gdzieś 1 minilot, tak? Czyli tutaj ma to jest inaczej, może nawet 10 mikrolotów, ale dosłownie jest to ta sekwencja i ona jest oparta właśnie na depozycie 1/10 właśnie 1000 dolarów. Tak trzeba byłoby to powiedzieć, tak? Następna rzecz,
bardzo ważna sprawa, żeby sobie rozpisywać tą serię transakcji właśnie na kartce papieru, bo bez tej kartki papierów, o czym sobie, to w zasadzie nie rusz. Ja na przykład nie widziałem jeszcze do tej pory robota, który byłby oparty na tym systemie, a zachęcam tutaj na przykład, nie wiem, koderów, my również także będziemy pracować nad tym, aby stworzyć takiego robota i zobaczyć, w jaki sposób działa to w jakiś sposób zmechanizowany. Natomiast no, póki co dobrze sobie to właśnie rozpisać na kartce papieru i bez kartki papierów raczej nie widzę, abyśmy mogli tutaj w jakiś sposób tradować. Kolejna sprawa, jest to strategia bardzo prosta, tak, jest to banalnie prosta, oparta właśnie na RR 1 do 1, czyli 50 na 50, czyli takie same są relacje zysku do ryzyka, tyle samo możemy powiedzieć, że w 50% możemy zarobić i w 50% możemy stracić, natomiast system Labusher próbuje właśnie w tych właśnie warunkach 50 na 50 daje Wam przewagę, czyli oczywiście, słuchajcie, możecie sobie próbować zrobić RR 1 do 2, 1 do 3 i tak dalej, natomiast nie daje to żadnej gwarancji jakby z ramienia systemu. Natomiast jeżeli Wy zastosujecie sobie w scalpingu RR właśnie 1 do 1, czyli będzie taki sam stop loss jak taki sam take profit, to wówczas ta strategia z założenia, ona daje Wam przewagę matematyczną właśnie na podstawie tej, że manipulujecie tymi wolumenami. Posłuchajcie, bo jeżeli Wy stosujecie cały czas ten sam wolumen transakcji, to na pewno nie zarobicie. Natomiast jeżeli manipulujecie tymi wolumenami właśnie zgodnie z systemem Labusher, wówczas macie tą przewagę. Kolejna rzecz, warto spróbować to i warto zacząć to jakby sprawdzać na rachunku demonstracyjnym. Nie zaczynajcie od razu na rachunku realnym. Nie ma sensu, naprawdę. Zobaczcie, nabierzcie pewności i dopiero wtedy, jak nabierzecie tej pewności, będziecie mogli przejść na rachunek realny. Dlatego każdą jakby ideę, każdy money management, każdy jakikolwiek system i tak dalej, powinniśmy najpierw właśnie sprawdzić rachunek demonstracyjny. Po to on jest, rachunek demonstracyjny nie tylko jest po to, żeby sprawdzić, jak działa platforma, nie, absolutnie nie. Po to jest, aby sprawdzić swoją strategię, aby sprawdzić swój money management. I tego właśnie się trzymajcie. A zatem, jeżeli teraz wiecie, jak to zrobić, przejdźmy sobie może do filmu i zobaczymy, w jaki sposób działa to na wykresie, na konkretnej strategii opartej o rynek Forex. Teraz zobaczymy sobie, w jaki sposób system Labusher działa na rynku. To, co tutaj widzimy, to jest oprogramowanie do testów, które nazywa się Forex Tester w wersji 4. Na wykresie widzimy parę walutową euro-USD, interwał M15. I do generowania sygnałów wejścia i wyjścia wykorzystamy sobie bardzo prosty wskaźnik CCI, który jest oparty na banalnych zasadach, bowiem mamy tutaj dwa poziomy, 100 i minus 100. Jeżeli ta niebieska linia, którą tutaj widzimy, przebije nam od góry w dół poziom 100, wówczas mamy sygnał do otwarcia transakcji krótkiej. Jeżeli ta sama linia przebije nam poziom minus 100 od dołu do góry, wówczas mamy sygnał do zawarcia transakcji długiej. A zatem nie jest to nic skomplikowanego. System będzie oparty na relacji zysku do ryzyka w skali 1 do 1, tak jak zakłada to system Labusher. Ja może sobie teraz w tym momencie przewinę, tak, do jakiegoś takiego momentu, tak żeby to było, że nie, że ja sobie wybrałem jakiś określony moment, tylko gdzieś tam, nie wiem, przykładowo, powiedzmy, nie wiem, tutaj, tak, jesteśmy, niech zejdzie nam cena gdzieś tam niżej. Dobra, jesteśmy w tym miejscu i teraz tak, ja sobie rozpisałem tą sekwencję liczb według następujących proporcji, czyli to będzie 1, 2, 2, 1, 2, 2.
A zatem, jeżeli przyjmiemy tą proporcję, to pierwszą transakcję otwieramy wolumenem 3 mikrolotów, a wynika to stąd właśnie, że pierwsza liczba tej sekwencji jest 1 i ostatnia liczba tej sekwencji jest 2, a zatem suma tych obu liczb wynosi 3, stąd mamy 3 mikroloty. Mam nadzieję, że rozumiemy to, a zatem ja sobie otworzę teraz. Teraz poczekamy momencik na, o, teraz mamy sygnał na otwarcie transakcji długiej, tak? Otwieramy sobie transakcję buy, 3 mikrolotów i zobaczymy, co się wydarzy. A widzimy, że w tym momencie, żeśmy zarobili, tak? To skoro żeśmy zarobili, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią cyfrę naszej sekwencji, w takim razie zostaje nam 2, 2, 1, 2. I teraz, jeżeli sobie sumujemy pierwszą i ostatnią cyfrę sekwencji liczb, będzie to w takim razie będzie to 4. A zatem otwieramy kolejną transakcję 4 mikrolotami. Czekamy na sygnał. Widzimy, że mamy teraz sygnał na sell. Otwieramy sygnał na sell. Będą to 4 mikroloty. Czyli zobaczymy, co się wydarzy. Akurat no, tak się stało, że żeśmy zarobili, tak? Czyli znowu kasujemy pierwszą i ostatnią cyfrę naszej sekwencji. Zostają nam cyfry tylko 2 i 1. Jeżeli jest, zatem suma summarum liczba 2 i liczba 1 jest pierwszą i ostatnią, a zatem następną transakcję wykonujemy wielkością 3 mikrolotów. Czekamy na sygnał. OK, mamy sygnał z powrotem na sell. Otworzymy sobie tak. I no akurat tak się zdarzyło, słuchajcie, że żeśmy znowu zarobili, tak? Także w tym momencie kasujemy jedną liczbę, kasujemy drugą liczbę, tak? I co najważniejsze, w tym momencie nie mamy już, wszystkie liczby z naszej sekwencji zostały skasowane, a zatem zakończyliśmy cały cykl transakcyjny na jakim? Na, zarobiliśmy 18 dolarów, tak, i 60 centów. Czyli ten cykl transakcyjny się skończył. I teraz, po zakończeniu tego cyklu transakcyjnego, rozpoczynamy nowy cykl transakcyjny. Możemy sobie go rozpisać zupełnie inaczej, natomiast ja rozpiszę go jeszcze raz tak samo, tak, żebyśmy wiedzieli, że gramy jakby tym samym systemem cały czas. Znowu sobie przewinę. Akurat jakoś tak trafiliśmy na taki, nie wiem, okres, gdzie były same zyski. No ale zobaczymy na przykład teraz. OK, mamy znowu sygnał na buy, tak? Czyli jeżeli znowu zaczynamy tym z tą samą sekwencją, tak? Cyfr, czyli 1, 2, 2, 1, 2, 2, czyli nasza pierwsza transakcja znowu będzie 3 mikroloty, ponieważ pierwsza liczba tej sekwencji jest 1 i ostatnia liczba sekwencji jest 2, a zatem jeżeli sumujemy te dwie cyfry, mamy 3, stąd te 3 mikroloty. No i ja sobie to otworzę, tak? Czyli na buy. No i zobaczymy, co się stanie. No żeśmy akurat w tym momencie znowu żeśmy wygrali. Także zostaje z nam znowu sekwencja 2, 2, 1, 2, czyli kolejną transakcję otwieramy 4 mikrolotami. Czekamy na sygnał najpierw. OK, w tym momencie mamy sygnał na kupno, tak, otworzymy sobie znowu transakcję 4 mikrolotami, zobaczymy, co się stanie. No i teraz mamy stratę. Na tą stratę właśnie żeśmy czekali, ale ja nie czekałem dlatego, że cieszę się z tej straty. Poniekąd cieszę się, ponieważ chcę Wam pokazać właśnie, w jaki sposób wygląda system, kiedy ponosimy stratę. A zatem wcześniej mieliśmy sekwencję 2, 2, 1, 2, a teraz i otworzyliśmy transakcję 4 mikrolotami, a zatem jeżeli tracimy właśnie tym wolumenem 4 mikroloty, musimy go właśnie teraz dopisać do naszej sekwencji, czyli kolejna sekwencja będzie 2, 2, 1, 2 i na końcu będzie 4, a zatem kolejna transakcja będzie otwarta 6 mikrolotami i wynika to stąd, że pierwsza
liczba sekwencji jest 2 i ostatnia liczba sekwencji jest 4. Jeżeli to sumujemy, otrzymujemy 6. A zatem czekamy na kolejny sygnał. Znowu mamy sygnał na baj. Otwieramy właśnie 6 mikrolotami. No i patrzymy, co się stanie, jak wydarzy się, jak przebiegnie cały ten nasz cykl transakcyjny. Ja będę to dalej przewijał. Tak, widzimy w tym momencie, żeśmy zarobili, a zatem musimy skasować pierwszą i ostatnią liczbę naszej ostatniej sekwencji i zostaje nam 2, 1, 2. I jeżeli teraz sumujemy pierwszą liczbę i ostatnią liczbę, wychodzi nam 4, a zatem otwieramy kolejną transakcję 4 mikrolotami. Powiedzmy tutaj, że został przebity, akurat widzimy poziom 100, a zatem mamy sygnał do otwarcia transakcji short. Ja ją otworzę 4 mikrolotami, tak, i zobaczymy, co się wydarzy, tak. Widzimy, że żeśmy zarobili w tym momencie, a zatem znowu kasujemy, tak, pierwszą i ostatnią, czyli mamy, została nam cyfra 1 i skoro nam zostaje cyfra 1, czyli nie mamy, jest ona i pierwsza i ostatnia, a zatem kolejną transakcję otwieramy jednym mikrolotem. I czekamy na sygnał. Mamy teraz sygnał. Tak lekko widać, że tutaj przekroczyła linia od dołu do góry, przebiła poziom minus 100, czyli mamy sygnał w tym momencie na kupno jednym mikrolotem. Kupujemy jednym mikrolotem. No i w tym momencie zarobiliśmy. Słuchajcie, skończyliśmy kolejny cykl transakcyjny. W sumie oba cykle transakcyjne, które tutaj mamy, dały nam zarobić $36.08. Powiem Wam, że chciałbym Wam jeszcze pokazać jeszcze jeden cykl transakcyjny. Zależy mi na tym, aby trafić na taki dłuższy cykl transakcyjny, bo nie jest powiedziane, że my zarobimy to w kilku transakcjach. Czasami jest taka sytuacja, że tych strat pod rząd będzie więcej i w tym momencie będziemy musieli ten cykl transakcyjny wydłużyć, co nam pokaże system i to chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Ja może sobie przewinę gdzieś jakiś taki dłuższy okres, żeby to jeszcze raz jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że w tym momencie uda nam się trafić. Dobra, a zatem znowu zaczynamy od tej samej sekwencji, tak? Niech to będzie sekwencja 1, 2, 2, 1, 2, 2, czyli to samo, co żeśmy do tej pory grali i czekamy na sygnał transakcyjny. Czyli tak jak wcześniej, pierwsza transakcja będzie otwarta 3 mikrolotami, tak? I przewijamy to. A zatem mamy znowu sygnał na baj, jakoś tam nam się składa, że cały czas mamy na baj. Otwieram pozycję 3 mikrolotami. No i znowu żeśmy trafili. Także słuchajcie, znowu kasuję pierwszą i ostatnią cyfrę naszej sekwencji liczbowej i zostaje nam znowu 2, 2, 1, 2. I otwieramy kolejną transakcję 4 mikrolotami, ponieważ pierwsza liczba sekwencji jest 2 i ostatnia liczba sekwencji jest 2. Jeżeli je sumujemy, daje nam to rzecz jasna 4 mikroloty. A zatem czekamy na sygnał. Przewijam to. No i mamy sygnał na sell, tak? Sprzedajemy sobie 4 mikroloty. No i słuchajcie, żeśmy stracili. O to nam chodziło. I znowu, oczywiście w sensie tym, że chcę Wam pokazać, jak to wygląda, jeżeli będzie dłuższa seria transakcji, jeżeli będzie więcej strat pod rząd. Czyli będziemy mieli teraz sekwencję 2, 2, 1, 2 i 4, tak? Jeżeli sumujemy pierwszą liczbę i ostatnią, daje nam tu 6 i w tym momencie kolejna transakcja będzie otwarta 6 mikrolotami. A zatem idziemy, czekamy na sygnał, czyli mamy sygnał na sell, otwieramy 6 mikrolotami i zobaczymy, co się wydarzy. No i widzimy, że znowu żeśmy stracili, tak? I właśnie o to nam chodziło, tak? I teraz
Zobaczcie, i teraz znowu rozpisujemy naszą sekwencję liczb i w tym momencie, skoro straciliśmy 6 mikrolotami, dopisujemy to 6 do naszej sekwencji, a zatem mamy 2, 2, 1, 2, 4 i ostatnie właśnie to 6. I kolejna transakcja będzie otwarta 8 mikrolotami, ponieważ pierwsza liczba tej serii sekwencji liczb jest 2 i ostatnia jest 6, a zatem kolejna transakcja będzie otwarta 8 mikrolotami. I czekamy sobie na sygnał. A zatem to uznaję za sygnał na sell, czyli otwieramy sobie 8 mikrolotami. Tu mam 8 mikrolotów, tak? I zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczcie, w tym momencie żeśmy zarobili, a zatem będziemy musieli usunąć pierwszą i ostatnią cyfrę naszej sekwencji, a zatem mamy 2, 1, 2, 4 i kolejną transakcję otwieramy 6 mikrolotami, tak? I czekamy na kolejny sygnał. Zaraz zobaczymy. No i w tym momencie ja to uznaję jako sygnał do kupna, tak? Czyli ja kupuję i będziemy kupować 6 mikrolotami. Zobaczymy, co się wydarzy, tak? No i w tym momencie znowu żeśmy zarobili, a zatem musimy znowu skasować pierwszą i ostatnią cyfrę naszej sekwencji liczbowej. Zostaje nam tylko 1 i 2, a zatem kolejna transakcja będzie 3 mikrolotami. Czekamy na sygnał. Czyli mamy sygnał, dajemy na S, wchodzimy 3 mikrolotami. No i był silny impuls, znowu żeśmy zarobili, tak? Czyli kasujemy, zobaczcie, kasujemy pierwszą i ostatnią, zostaje nam 0, a zatem zakończyliśmy kolejny cykl transakcyjny sukcesem, tak? I w tym momencie mamy zarobione $51.88. Słuchajcie, no tak działa ten właśnie system LaBouchère. Każda seria tych transakcji jest obliczona tak, aby zakończyła się ona zyskiem. Pokazuje nam on w doskonały sposób, jaki powinniśmy dobrać wolumen transakcji, abyśmy nie stracili. Oczywiście bardzo ważne jest tutaj myślenie właśnie w tych seriach. I te serie mogą być krótsze bądź dłuższe. Starałem Wam się pokazać, nie wiem, kilka tych serii, tak żeby one były w jakiś sposób zróżnicowane. Trafiliśmy akurat na takie warunki rynkowe, jakie mamy, jakie zostały pokazane właśnie w tym materiale. Natomiast jedno jest pewne, że te serie mogą być dużo, dużo dłuższe, dlatego my musimy mieć jakąś pewną określoną przestrzeń na kapitale i my nie możemy na przykład, nie wiem, lewarować się pod korek, tak? Dlatego to trzeba mieć na uwadze i to trzeba sobie przemyśleć, dobrze skalkulować. System bardzo fajnie Wam pokaże, w którym momencie, jaki powinniście otworzyć wolumen transakcji. Także uważam, że jest to bardzo, bardzo wartościowy materiał, bardzo, bardzo wartościowy system, który naprawdę może pomóc Wam zyskać przewagę na rynku.